Więc chodź po mały mój świat, na żółto i na niebiesko. No rzeczywiście wynik wskazuje na to, że nie było większej historii. I rzeczywiście tak było, nie był to najlepszy mecz pod względem widowiska, było trochę błędów. No ale zważając na to, że jesteśmy teraz w tym ciężkim okresie, przygotowujemy się do playoffów. Właściwie to już kończymy ten cięższy okres, ale nasza dyspozycja myślę, że będzie jeszcze lepsza. Także tą lepszą siatkówkę zaprezentujemy za jakiś czas, za kilka meczów. Zdecydowanie tak. Uważam, że to był brak koncentracji, bo wpadły nam dwie, trzy piłki takie, które nie powinny wpaść i powinniśmy trzymać tą dobrą dyspozycję, czy tam dobrą dyspozycję. Koncentrację w przyjęciu i dyscyplinę na boisku do końca, a głowa gdzieś uciekła, dlatego tak się stało. Trzeba wyciągnąć wnioski, natomiast skończyło się dobrze, także nie ponieśliśmy za to większych konsekwencji. No tak, tu myślę, że już wiele osób podkreśla, że odkąd już mamy to pewne pierwsze miejsce w tabeli, to możemy przygotować się do playoffów i to też robimy, no dlatego tak jak w tym meczu, ta nasza gra nie była optymalna. No, cieszy, jakiś pozytyw jest z tego taki, że mimo tej słabszej dyspozycji wygrywamy. Także spokojnie sobie pracujemy i oby tak dalej. Więc chodź po mały mój świat, na żółto i na niebiesko.